I dzisiaj wybieramy się na urodziny do mojej mamy. Taki mały wypadek przy pracy, ale widziałam, że to się zmywa. Pakuję teraz prezent dla mojej mamy. Pierwsze za to bardzo chciała te kremy z Eniu. Ja nie wiem, czy one działają, czy one są fajne, ale ona bardzo chciała, kiedyś miała. Mówiła, że dobrze i się sprawdziały i sprawdzały i chciała, więc krem na dzień. Krem pod oczy, ten dual podwójny i krem na noc. Jeżeli jubilatka sobie życzy, proszę bardzo. No i jeszcze ten wisiorek, o którym mówiłam, że on został specjalnie zamówiony dla mojej mamy, dedykowany, można powiedzieć, mojej mamie, no bo to jest taki... Tak, zamówiłam go z myślą o mojej mamie. Zobaczcie, jaki piękny. To są oczywiście szkiełka wszystko, ale oprawa jest srebrna, więc to jest bardzo ciężkie, bardzo takie porządne, więc taki wisior dla mojej mamy. O, Stefan jest zainteresowany, oczywiście. To też pakuję. Nie jedz tego! Trzeba zapakować ładnie i do torebeczki. Przy okazji zamówienia tego dla mojej mamy zamówiłam sobie z Avonu jeszcze bazę Shine Control, nie wiem, masełko, jako że u mnie sezon masłowy, Energize Ritual z chińską zieloną trawą. Zobaczymy, już to wąchałam. Przepiękne. Przepiękny, taki bardzo cytrynowo-pomarańczowy. No i dla panów takie malutkie limited edition 30. No, Stefan tutaj nas nie opuści. Full Speed i Attraction. Takie coś. Gdzie zamówiłam Avona? No Allegro, normalnie. Normalnie nie mam jakiejś swojej pani konsultantki. Patrzcie się, co on robi. On ma taki brzuch. Pokaż swój brzuch. Patrzcie się, jaki ma brzuch. No, od razu mu dupka użyła. No, zdecydowanie lepiej się czuje. Tak? No tak. Z gołym brzuchem. Z gołym brzuchem. Halo, dzień dobry. Na najbliższe tygodnie, na najbliższe miesiące będzie to moje miejsce numer jeden, jeśli chodzi o nagrywanie, bo stoję sobie teraz centralnie przed oknem i możecie zobaczyć, że tutaj w miarę jest jasno, za mną ciemności egipskie. Naprawdę jest bardzo, bardzo ciemno, ponuro, już robi już taka pogoda, a ja włosy mam takie w nieładzie, bo mam nałożoną maseczkę i dzisiaj wybieramy się na urodziny do mojej mamy, w sensie moja mama zaprosiła nas do knajpki, na pizzę. Idziemy na ulubioną pizzę do pizzerii Tutti Santi w Krakowie, więc jedziemy, posiedzimy, pogadamy, pobiesiadujemy i wracamy, więc takie spotkanie urodzinowe, nie jakaś impreza, nie jakieś wielkie posiadówy, tylko po prostu takie spotkanie. Będzie moja siostra, będziemy my, będzie moja mama, więc prezencik wam już pokazywałam. Zestaw kremików i biżuteria i ten wisiorek, serce oceanu, więc taki dzisiaj dzień. Mój mąż pojechał jeszcze po bukiet, jako ulubiony zięć, kurczę, jestem mokra, jako ulubiony zięć, póki co jedyny oficjalny, pojechał jeszcze po bukiet. No i będziemy się zbierać, ja się będę zbierała, jakiś makijaż, co sobie dzisiaj ubrać. Miałam w planie sukienkę, miałam w planie iść bez dry stop,
sukienka, sweterek, a tutaj się naprawdę rozpadało. Jest nieprzyjemnie, chociaż tego deszczu nie widziałam już długo. No, ten deszcz był chyba ostatnim razem, chyba, no, dobre 3 tygodnie temu ostatni raz widziałam po prostu deszcz. Czas temu wpadłam na pomysł stonowania sobie włosów samodzielnie w domu. Jeszcze nigdy tego nie robiłam, ale zakupiłam sobie coś takiego. Krem oksydacyjny i anti-yellow fast toner z Matrixa. Jeszcze tego nie używałam. Do fryzjera mam dopiero w grudniu. Więc stwierdziłam, że no już trochę zżółkły mi te włosy, co może coś pokombinujemy. Dzisiaj sobie zrobimy sobie to na żywo. Razem z wami sobie to zrobię, poczytam, sprawdzę, jak to się robi i zrobimy sobie. Zobaczycie przed, zobaczycie po, nawet jak będzie fail. Więc zapraszam, zapraszam. Jak tylko się ogarnę, wypiję herbatkę i jedziemy. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Farbowanko, z tyłu ten blask to oczywiście okno, możecie zobaczyć żółty kolor. Stefanek czegoś chce, może tam bardziej na dół. Żółty kolor włosów, w sensie taki słomkowy, oczywiście są trochę tłustawe, bo będę je za chwileczkę myła, ale nakładamy. Nakładamy i nakładamy, wyszedł taki płyn, nie niebieski, a żółty, więc się zastanawiam, co jest grane. No w każdym razie, no może za mało zrobiłam. Potrzymamy go 20 minut, okutam się tutaj czerwonym. Ale się wzięłam ostro za tonowanie. W międzyczasie zabrakło mi jeszcze tego tonera. Użyłam moje ręce. W międzyczasie zabrakło tonera. Już nie chciałam dorabiać. W międzyczasie nie miałam rękawiczek. Okazuje się, że nie miałam rękawiczek. Ale jak możecie zobaczyć, na początku zaczynałam od pędzelka. I przypomniałam sobie, że moja pani fryzjerka to w ogóle nakłada mi ten toner zawsze w umywalce. W umywalce łapami przyciąga, rozmasowuje, zostawia na kilkanaście minut i to jest wszystko. Więc stwierdziłam, że kurde, no najlepiej będzie rękami, no ale tutaj brakło mi rękawiczek, więc następnym razem będę musiała się zobaczyć w rękawiczki i będzie dobrze. No już zaczyna coś pachnieć, to co pachnieć, śmierdzieć.
Więc to, co mam w planie, to potrzymać to tak z 10-15 minut. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Taki dosyć ciemny kolor się tutaj zrobił. Te moje włosy się zrobiły takie ciemne, więc zobaczymy, zobaczymy. To jest farbka specjalnie do ściągania żółtego odcienia. Proporcje 1 do 1, mniej więcej, więc tak też zrobiłam i tak też nałożyłam, to jest mój pierwszy raz, pierwsze tonowanie, takie można powiedzieć profesjonalne, zobaczymy jak to wyjdzie i poczekamy. Poczekam, aż mi trochę przeschną. It was at this moment that he knew he fucked up. Nałożę maseczkę jeszcze w międzyczasie, tak żeby je nawilżyć. I później będę dopiero suszyć. Przejdźmy może do lepszego światła. No i co się wydarzyło, moi drodzy? Wydarzyło się to. Chłodny brąz zawitał na moich włosach. Co więcej wam powiem, wydaje mi się, że jest to bardzo zbliżony kolor do moich naturalnych włosów. Więc tak bym wyglądała, jakbym nie farbowała włosów. Taki miałabym kolor włosów. Taki po prostu płowy. Może powiedziałabym, że jeszcze bardziej szary. Jeszcze bardziej szare mam te włosy, takie mysie. Więc taki mysi mi wyszedł. Nie mam pojęcia dlaczego. Domyślam się, że może za długo wytrzymałam tego tonera. Albo ten toner nie był, nie wiem, nie pisało, nie było napisane na nim, że jest do ciemnych włosów, do brązowych włosów, po prostu była informacja, że jest anti-yellow, jest do ściągania, więc myślałam, że on będzie fioletowy, myślałam, że on na taki kolor może bardziej zafarbować moje włosy o takim odcieniu, więc nie było żadnej, kompletnie żadnej informacji, że jest do brązowych, a złapało mocno na brąz. Mocno na brąz, tutaj mniej. Tutaj pod spodem jest sporo tego blondu jeszcze. Gdzieś tam przebija ten blond, bo tutaj mało, tu już mi się kończyła po prostu ta tubka, ale tutaj jest więcej, z tej strony jest więcej, z tej strony jest ciemniej. No więc tak, taki mały teścik, taki mały wypadek przy pracy, ale widziałam, że to się zmywa. Zmywając włosy, zmywając maseczkę, widziałam, że ten kolor zjeżdża z włosów, więc mam nadzieję, że on się szybko wypuka, mam nadzieję, że szybko to zejdzie. No u mnie tonery zjeżdżają do 2 tygodni z włosów, także jeżeli to zjedzie po 2 tygodniach, to bardzo fajnie. No a teraz możecie mnie podziwiać w takim kolorze, teraz będę musiała się przyzwyczaić trochę do takiego koloru, trochę do takiej czekolady, trochę do takich płowych włosów. Ciemny blond? Czy to jest ciemny blond? Nie wiem, raczej taki orzech. Raczej taki kolor orzechowy. No i co się stało? Proszę tutaj wszystkie panie fryzjerki o podpowiedzi. O podpowiedzi, co się mogło stać. Za długo potrzymam? Trzymałam 10 minut ten toner. Może za długo, no nie wiem. 10 minut wytrzymałam, czy coś z tym tonerem było nie tak. Nie wiem, dajcie mi znać w każdym razie. Czy to jest jakaś wielka tragedia? No nie, jest tak jak mówiłam, nie jest to wielka tragedia. Miałam w swojej głowie już inne odcienie, bardziej szalone, więc nie jest to jakaś wielka tragedia, jeżeli to się zmyje. I też nie jest wielka tragedia, jeżeli się nie zmyje. Ale dziwnie, nie mogę się do siebie przyzwyczaić. Jeżeli się nie zmyje, no to mówiłam, w połowie grudnia idę jeszcze do fryzjera, więc tragedii nie ma.
Widziałam też ostatnio, że u Ady Grodkowskiej ostatnio też taki mały fuck up się wydarzył, bo myślała, że nakładając maseczkę sobie te włosy zrobi sobie truskawkowy blond, a zrobił jej się naprawdę mocny róż, więc też taki malutki fuck upik wjechał. No więc efekt dzisiejszego farbowania, dziękuję bardzo, zapraszam do obserwowania mojego vloga, bo nigdy nie wiecie, co się wydarzy, czy akurat w tym vlogu będziemy zmieniać kolor włosów, jakieś farbowanie. No i tyle. Tyle na dzisiaj. Tyle z dzisiejszych testów. Na szybko chciałam wam jeszcze pokazać zamówionko z Shinu. I tak zrobiłam sobie już nowe paznokcie. Takie to jest taki ciemny morski. Taki ciemny morski robiłam sama. Miałam zrobić naklejki, ale okazuje się, że naklejki najlepiej wyglądają jednak na jasnych kolorach, a ja jasnych kolorów na jesień nie mam, więc będę musiała się zaopatrzyć w jakieś szarości i beże. A tutaj mamy zamówienie z Shein. Zamówiłam sobie trochę Poundsley. Taki fajny, bardzo mięciutki, bardzo przyjemny szaliczek. To, co widzicie, to jest marynarka. To jest marynarka, sporo marynarek. Tak, to jest marynarka. Pod spodem są też płaszcze. Sukienka jesienna, także nowe zamówienie. Mówiłam, że będzie sporo mierzenia z Shein-u. No więc całe pudło tutaj marynarkowe. Piękne, to jest piękne. Ta nitka jest złota i ten błysk, no bardzo, bardzo fajnie wygląda na tym. No i ten materiał taki właśnie pledowy. Więc tak, Shein chce współpracować, będziemy współpracować, będziemy mierzyć, będzie się działo. Oczywiście inne marki też będą, więc szykujcie się. Jeszcze raz ja, a tak sobie pomyślałam, że już nie podsumowałam wam tego naszego, waga, na której odmierzałam składniki. Nie podsumowałam wam urodzin i naszego wyjścia do Tutti Santi i zdecydowanym hitem wyjścia była pizza Abruzia, bardzo słona i bardzo taka aromatyczna i no czuć smak, i lemoniada brzoskwiniowa, więc to były dwa najlepsze kąski tego wyjścia, więc było bardzo miło, posiedzieliśmy, pogadaliśmy. I całkiem szybko nam to poszło. Była spora kolejka, tak jak wspominałam przed wejściem. Ludzie czekali, oczywiście my mieliśmy rezerwację i myślę, że warto u nich rezerwować sobie stolik, jeżeli chcecie na spokojnie sobie pobiesiadować i nie czekać właśnie przed drzwiami, przed restauracją. Więc takie szybkie podsumowanie. Myślę, że zakończymy już tego vloga. Tymże wspaniałym fuck-upikiem, tymże wspaniałym moim nowym imidżem. Mam nadzieję, że się przyzwyczajcie, a jeżeli się nie przyzwyczajcie, a jeżeli ja się nie przyzwyczaję, no to... to się zmyje, no po prostu się zmyje, tak sobie tłumaczę, no. Więc żegnam się z wami, pa!